mamy nasze zadanie 11. F od x równa się x kwadrat plus x plus c. Wiemy o tym, że f od trójki równa się 4. Co to oznacza? Że jeśli w to nasze równanie wstawimy, tak, czyli y można powiedzieć równa się 4, a x równa się 3. Więc wstawiamy to do naszego równania, więc 4 równa się 3 do kwadratu plus 3 plus c. Więc 4 równa się 9 plus 3 plus c. Więc tu mamy 12 minus 8 równa się c. I teraz mamy jeszcze możliwość wyliczenia sobie kolejnej rzeczy. Czyli już wiemy, że postać naszego równania f od x równa się x kwadrat plus x minus 8. Następnie wiemy, że x we wszystkich wypadkach równa się 1. Więc musimy teraz tylko sobie wstawić do tego naszego równania x równe 1 i będziemy wiedzieli, ile wynosi nasz y. Więc y równa się 1 do kwadratu plus 1 minus 8. Więc y równa się minus 6. Jest to nasza odpowiedź A. W tym momencie mamy już 9 punktów. Zadanie 12. Mamy 2 siódme jest mniejsze od x przez 14, jest mniejsze od 4 trzecich. Rozbijamy sobie na to na dwie nierówności. Jest mniejsze od x 14 i x przez 14 jest mniejsze od 4 trzecich. Mamy sobie dwie takie nierówności. Więc tu mnożymy sobie znowu na krzyż, więc 28 jest mniejsze od 7x. Więc dzielimy sobie to przez 7, więc 4 jest mniej, więc x jest większe od 4. Drugie sobie wymnażamy znowu na krzyż, więc mamy 3x jest mniejsze od 56. Więc x jest mniejsze od 18 i 2 trzecie. Lub inaczej zapisujemy 56 trzecie. Oznaczamy sobie to na naszej osi. Tu zaznaczamy sobie gdzieś nasze 0. Tu mamy liczbę 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 i 2 trzecie to jest prawie 19, więc zaznaczamy sobie tą wartość i mamy x mniejsze. Następnie mamy czwórkę i x mamy większe. Więc w tym przedziale to jest nasze rozwiązanie, ale oni pytali nas o liczby całkowite. Więc musimy sobie je policzyć. Czwórka nam odpada, bo jest bez czwórki, więc mamy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 i 17. Jak sobie policzymy, bo i 18. Bo 18 i 2 trzecie. Więc całkowitej mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 liczb. Więc to jest odpowiedź A. Pozostając w temacie lodówki, ostatnio jak otwierałem lodóweczkę, to w tej lodówce była taka smutna cebulka. To chyba dlatego, że nieczęsto zaglądam do tej lodóweczki. Dobrze, to kontynuujmy. Zadanie 13. Prosta n o równaniu y równa się n kwadrat x plus 3. I druga jest równoległa do drugiej prostej k o równaniu y równa się 4m minus 4x minus 3. Żeby dwie proste były równoległe, to a stojące przy funkcji, ogólny wzór funkcji jest y równa się ax plus b. Więc a1 razy a1 musi się równać a2. Przy prostopadłych dwóch a1 razy a2 równa się minus 1. Więc mamy te wzory.
to sobie porównujemy w tym momencie te nasze współczynniki a. Dla prostej L a jest równe m kwadrat, dla prostej k a jest równe 4m minus 4. Więc zapisujemy m kwadrat równa się 4m minus 4. Wyliczamy sobie to równanie, przenosimy sobie wszystko na jedną stronę, równa się 0. Liczymy sobie deltę, delta to jest b kwadrat minus 4ac, równa się b kwadrat to jest 16, minus 4 razy 4, 16, mamy równą 0. Więc jak delta jest równa 0, to mamy podwójne miejsce 0b, x1, 2, o wzorze minus b przez 2a, co się równa minus, minus 4 przez 2 równa się 2. I to jest odpowiedź a. M równa się 2, odpowiedź a. W tym miejscu już mamy punktów 11. Jesteśmy coraz bliżej zdania naszej matury z matematyki. Było zadanie chyba nie 13, a 18, ale to sobie sprawdzicie, które to było. Teraz mamy zadanie 19. W zadaniu 19 pytają właśnie nas o prostopadłość dwóch prostych. Minus m kwadrat plus 1 i y równa się 4m kwadrat x plus m kwadrat plus 1. Żeby one były prostopadłe, jak widać z tego wzoru, a1 razy a2 musi się równać minus 1. Więc wypiszmy sobie, z tego a jest równe 2m, a z tego a jest równe 4m kwadrat. To jest 4m kwadrat razy 2m równa się minus 1. Mamy 8m do trzeciej równa się minus 1. Dzielimy sobie to przez 8. M do trzeciej równa się minus 1 ósma. Pierwiastkujemy sobie pierwiastkiem trzeciego stopnia, więc M równa się minus 1 ósma. Pierwiastek trzeciego stopnia. To się równa. Minus sobie wciągniemy do góry licznika, czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia minus 1 przez 8. To się równa. Pierwiastek trzeciego stopnia z minus 1 i pierwiastek trzeciego stopnia z 8 równa się minus 1 przez 2, czyli minus 1 druga. Przed przejściem należy się rozejrzeć w lewo, w prawo, wróć. Przed przejściem do następnej części przerwa na ciasteczko. Nie takie ciasteczko! Takie ciasteczko. Moja taka rada, nie proszę się nie bać zadań otwartych, bo zadania otwarte nie są niczym innym jak to, co przed chwilą rozwiązywaliśmy. Zaczynamy od zadania 26, które ma znowu podobne pytanie, czyli mamy znowu jakieś równanie. Minus 4x jest większe od x plus 3, x minus 2. Pokażę, jak zadanie 26 rozwiązać w troszeczkę inny sposób. Przenosimy wszystko na jedną stronę, czyli 0 jest większe od x plus 3, x minus 2, minus 2x kwadrat, minus 4x. Jak widać, tu możemy sobie przed nawias, przed te dwie liczby wyciągnąć 2x, czyli zapisujemy sobie x plus 3, x minus 2, minus 2x w nawiasie jest x plus, a przepraszam, tu jest plusik, właśnie dlatego coś mi nie pasowało. To przenosząc na drugą stronę jest minus 2x kwadrat plus 4x. Więc tu nie jest plus, a jest minus, bo minus razy minus ma dać plus, więc mamy coś takiego. Jak widać, mamy tu dwie liczby, gdzie możemy sobie podkreślić wyrazy podobne i wyciągnąć sobie ten wyraz podobny przed nawias. Więc mamy x minus 2 w nawiasie x plus 3 minus 2x. Jak sobie tą dalej policzymy, to mamy x równe minus 2,
i x, przepraszam, minus x plus 3. Z tego sobie wyliczamy x jest równe 2, a z tego wyliczamy, że minus x jest równe minus 3, więc x jest równe 3. Więc inaczej mówiąc, zapisujemy sobie dwie nierówne. Tak byłoby przy nierównościach, kiedy szukalibyśmy rozwiązań tego równania. Ale zapiszmy sobie to w ten sposób. X jest większe od x minus 2 lub 0 jest większe od minus x plus 3. Tu jeśli sobie przeniesiemy dwójkę na drugą stronę, to będzie x jest mniejsze od 2 lub 3 minus x minus. Jeśli to sobie pomnożymy przez minus 1, zmieni nam się znak nierówności, więc mamy x jest większe od 3 lub x jest mniejsze od 2. Więc tu już podajemy obydwa rozwiązania. I teraz zróbmy sobie odpowiedź geometryczną, czyli jest tu gdzieś nasze 0, minus 1, 1, mamy wartość 2, x jest większe od 2, tak? Przepraszam, x jest mniejsze od 2. To są właśnie takie błędy, które mogą się wdać. Więc mamy 0, minus 1, minus 2, 1, 2, 3. Więc x jest mniejsze od 2 i x jest lub i druga odpowiedź to jest x jest większe od 3. To jest nasze zadanie 26. Mamy już łącznie 14 punktów. Prawie już mamy zdaną maturę, więc przystępujemy do następnego zadania. Otwartego zadanie 29. W zadaniu 29 mamy funkcję f od x równa się x kwadrat minus 6x plus 3 i musimy podać wartość najmniejszą i największą funkcji. Pierwsza rzecz, jeśli mamy układ współrzędnych, tak, i mamy a dodatnie, bo ogólny wzór funkcji kwadratowej jest y równa się ax kwadrat plus bx plus c. No, jeśli mamy a większe od zera, to ramiona funkcji kwadratowej są skierowane do góry. To w tym momencie mamy najmniejszą wartość funkcji. Ale nie wiemy, czy dla przedziału od 0 do 4. Musimy to sprawdzić. Musimy sprawdzić, gdzie znajduje się wierzchołek, czy znajduje się w takim przedziale. A żeby to wyliczyć, musimy znać wzór na wierzchołek. Wzór na wierzchołek ma taką postać. Minus b przez 2a minus delta przez 4a. Chodzi nam, tu mamy x i y, chodzi nam o to, więc sobie ją zapisujemy. Minus b, czyli minus minus 6 dzielone przez 2a, czyli przez 2. To się równa 3. I x równa się 3 i należy do przedziału od 0 do 4. Więc to jest nasza najmniejsza wartość, więc wyliczmy sobie w tym wypadku, ile wynosi wartość funkcji dla 3. Czyli mamy 9 minus 6 razy 3 plus 3. Bo to mieliśmy 3 do kwadratu. To jest 9 minus 18 plus 3 jest równe minus 6. To jest nasza najmniejsza wartość. A teraz wyliczmy sobie dla 0. Tak? Sobie f od 0 równa się 0 do kwadratu minus 6 razy 0 plus 3, więc to się równa 3. Następnie wyliczamy sobie dla czwórki. 4 razy 4 jest 16, minus 6 razy 4 plus 3, więc jest 16 minus 24 plus 3 równa się 16 minus 24 jest równe 8, minus 8 plus 3 jest równe minus 5. Więc to nie jest nasza wartość najmniejsza. Najmniejszą wartością jest minus 6 dla x równego 3,
a największą wartością dla tego przedziału dla x równego 0, y jest równe 3. Mamy kolejne dwa punkty i w tym momencie mamy 16 punktów, więc mamy zdaną maturę. Ale ja polecam jeszcze na tym nie poprzestać i zrobić kolejne zadanie, które też jest w podobnym tonie. I to jest zadanie następne, gdzie mamy dwa punkty x równe, przepraszam, punkt A i punkt B. Te dwa punkty, tu mamy punkt A, tu mamy punkt B, tworzą sobie prostą AB. Więc to jest nasze x1, y1, x2, y2. Ogólny wzór funkcji jest równy y równa się ax1 plus b dowolnej funkcji, która przechodzi przez jakiś punkt. A tu chcemy, żeby obydwa te punkty zawierały się w naszej prostej, więc mamy ogólne wzory prostej i wstawiamy sobie nasze y1, x1, y2, x2, więc mamy y1 jest równe minus 12, równa się minus 43a plus b i 19 równa się 50a plus b. Z pierwszego wyliczamy sobie, że b równa się 43a minus 12 i wstawiamy sobie ją do drugiego równania. Więc mamy 19 równa się 50a plus 43a minus 12. Dodajemy sobie 12, więc mamy 31 równa się 93a. Jeśli sobie to podzielimy przez 31, to przepraszam, przez 93, to 1, to będzie 31/93 równa się a, więc a równa się 1/3. Następnie to a wstawiamy sobie do naszego równania na b, więc b równa się 43 razy 1/3 minus 12, więc b równa się 43/3 minus 36/3 równa się 7/3. Czy to już jest koniec zadania? Jeszcze nie do końca, bo trzeba podać ogólny wzór funkcji równa się 1/3 x plus 7/3. Pytali nas o miejsce przecięcia tej prostej gdzieś z osią OX. Czyli jednym słowem miejsce 0. Mając już ogólny wzór funkcji, do tego miejsca dostalibyśmy jeden punkt. Mając ogólny wzór funkcji, tak, musimy znaleźć, tak, załóżmy, ta funkcja ma taki kształt. Totalnie strzelam, czy ma taki, chociaż ma 7/3, więc o taki byłby punkt przecięcia. I musimy znaleźć ten punkt, więc musimy sobie za y wstawić sobie 0, żeby wyliczyć x. Więc mamy 0 równa się 1/3 x plus 7/3. Jeśli tu mamy 0, to mamy minus 7/3 równa się 1/3 x. Pomnożymy sobie razy 3, więc mamy minus 7 równa się x i to jest nasza kompletna odpowiedź. Łącznie mamy 18 punktów z matury. Oczywiście możemy rozwiązać jeszcze jakiś logarytm albo cokolwiek innego. Dziękuję za uwagę.